będzie odcinek krótki o mormonach. Kto to są i z czym się to je i w ogóle wszystko, wszystkie podstawy mormonizmu. Tak, mormonizm stosowany w odwyku, ale że ja się za bardzo z tego nie przygotowałem i ja nic o tym prawie nie wiem, to dzisiaj będzie ekspert od mormonizmu. Znaczy no, ekspertem nie jestem. Się masz teraz przedstawić. No. Aha, nazywam się Marek Kutyła, no. Zwany też tam Markiem, Mormonem. Albo Polish Kramperem. Markiem Mormonem. Nie, Mormarkiem. Mormonem nie byłem. Dobra. Ale z mormonami rozmawiałem. Sporo. Mormarek, co to jest teraz mormon? Po pierwsze, to nie są mormoni, znaczy tak się nie kościół nie nazywa. Kościół nazywa się... Kościół w ogóle? Tak, Kościół Jezusa Chrystusa i Świętych Dniach Ostatnich. Aha. A mormoni to jest potoczna nazwa od jednego z proroków w ich księdze, mormona. Czyli Kościół, jeszcze raz, Kościół jaki? Coś tam. Kościół Jezusa Chrystusa i Świętych Dniach Ostatnich. Aha, i w Polsce też on jest? No jest, jest w Krakowie nawet, bo z Krakowa teraz mówimy. Legalny? Chyba tak. Dobra. No. A czy, no nie wiem, czy się zalegalizowali, ale chyba tak. I czemu tam można się zapisać? Po co? Ktoś by chciał? Tańsze śluby? A nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem ślubu. Ale śluby są na wieczność. Nie do śmierci, ale nawet w wieczności te śluby obowiązują. Tak? Według wierzenia mormonów. No to dziwne trochę, bo chyba... No pamiętam, jak w Biblii Jezus mówił, że śluby, że w niebie już nie będą się żenić, wodzić za mąż. Ale Jezus chyba nie znał Księgi Mormona. No najwyraźniej. Dobra, to teraz, z czym się je Mormona? No po pierwsze musisz uwierzyć, że Księga Mormona jest prawdą. A jakie oni w ogóle księgi sobie uznają, no, że trzeba to wierzyć? Aż sprawdzę w kartce, bo zrobiłem sobie notatki, prawda? No. Czekaj. Księgi mają 4. No więc dla każdego, kto by zechciał być mormonem, teraz się dowie, co by gdzie musiał robić jako mormon. Jakie ma plusy z tego? Po pierwsze, akceptują Biblię. O, tak? To już, no to dobra, no to teraz tu dochodzimy do problemu. Ale oni z Biblią mają jeden problem. Oni twierdzą, że Biblia musi być dobrze przetłumaczona, że nie każda Biblia jest dobrze przetłumaczona. Jesteś, jakie to jest powszechne. Z tego, co wiem, to oni uznają King James Version. Aha, i to jest dobrze przetłumaczone. Podobno tak, najlepiej. No to ja się zgadzam, tyle że w King James Version i tak dalej Jezus powiedział, że nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Ale co ciekawsze, w polskim uznają tą Biblię warszawską. O, a nie gdańską, ona jest to teraz teoretycznie, prawda, gdańska byłaby odpowiednikiem King James. Byłaby i jest też lepiej, najlepiej przetłumaczona z tej strony Polski. Ale korzystają z warszawskiej, z tego co mi wiadomo. Czyli ogólnie tak średnio przetłumaczonej. No i mają Księgę Mormona, to chyba najważniejsza z ich ksiąg. Dobrze, Księga Mormona. I ona jest w takim stylu pisana, właśnie jak King James Version. Aha. Po angielsku, bo widziałem angielską wersję. A kiedy była napisana? Znaczy, kiedy była napisana? No. W tym samym czasie, kiedy Stary Testament i część Nowego. Teoretycznie. Nie, ale tak poważnie, kiedy była napisana. Formalnie w 1800... No, wystarczyło zapytać. W którymś tam. Jednak było. No, w XIX wieku i była napisana językiem z XVII czy XVI wieku, tak? Znaczy ona jest bardzo takim stylizowanym na Biblię językiem. Aha, okej. Okay. Jest tam, dobrze, jakbyś chciał, możesz coś przeczytać. Znaczy, źle o niej świadczy, bym powiedział, skoro się pisze w XIX wieku, tak? Tak, ale nie. Językiem nie, sprzed trzech wieków, żeby tylko po to, żeby naśladować styl jakiegoś oryginału. Nie tylko po to. Proszę cię bardzo. No. Ja ci przeczytam cytat z ich oficjalnej strony, bo żeby nie było, prawda, że coś. We wrześniu 1823 roku Józef Smith, czyli założyciel kościoła mormonów, odwiedził go niebiański wysłannik o imieniu Moroni. Tam Moroni? Moroni. To jest jakieś, czy coś w ogóle jakoś jest konotacja ze słowem moron? Nie wiem, ale mnie się skojarzyło też. Właśnie dziwne to jest, że oni jakoś nie... Bo to taki słaby PR, bo słowo moron po angielsku znaczy kretyn. No. I oni wszędzie mają mormon, moroni, jakoś tak krążą dookoła tego słowa i to, to nie jest dobre. On go odwiedził, on mu wtedy zapowiedział, że dostanie księgę. I teraz Morona. We wrześniu 1827 roku dostał kronikę, która była spisana na cienkich, złotych płytach. Obecnie wiemy, że sporządzenie zapisów na metalowych płytach nie było niczym niezwykłym pośród starożytnych ludów Ameryki. Skąd to wiemy? No oni z jakichś tam swoich tych... Tak, no. Czytam
Co oni tu napisali? A są gdzieśkolwiek jakieś złote płyty z napisami? Gdziekolwiek znalezione kiedykolwiek? Z tego, co pamiętam, jak mi opowiadali historię, to zaraz po przetłumaczeniu ten anioł zabrał je z powrotem. Dobrze. Aha. Dobrze. Wiesz, no takie, żeby przypadkiem nie było dowodów na to. No to, bo to musi być wiara, wiadomo. No, co jeszcze? Aha, to nie są wszystkie święte księgi mormonów, jeszcze mają dwie. Mhm. Już, dobra, czy... Biblia, Księga Mormona i... Mają jeszcze naukę... Moroniego. I... Mają... No to Moroniego to jest jedna z ksiąg w Księdze Mormona zresztą. Aha! To to czekaj, Księga Mormona się z czego składa w takim razie? O, mamy pod ręką Księgę Mormona. Która ma dodatkowy tytuł jakoś. Jeszcze, czyli jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie. Taki podtytuł, taki lead. I w środku jest spis treści. Przedmowa przyje. I spis treści. No, to dla słuchaczy odwyku się czegoś dojecie konkretnie. Pierwsza księga Nefiego, druga księga Nefiego, księga Jakuba, Enosa, Jaroma, Omniego, Mormona, Mosjasza, Almy, Helamana, Nefi, a trzeci Nefi, czwarty Nefi. Potem znowu księga Mormona, drugi raz? Już była. Słowa Mormona wcześniej były, a teraz jest księga Mormona. Potem księga Etera, i księga Moroniego. Kto to jest Mormon i kto to jest Moroni? Teraz już nie wiem. To już są dwaj różni? Tak, tak, to są różni. Czyli Moroni dostał te płyty i to spisał. I na tych płytach nie, było to, co powiedział Moroni, no, i Mormon. Tak, i on tak, sam co powiedział. Co ci tu sens jest jakiś? Przecież to jest bez sensu wszystko. No bo to miało być naprawdę... Czekaj, co ty powiadasz? Pokaż mi to. On dostał... Jeszcze raz. On dostał całą tą Księgę Mormona, tak? Pan Moroni dostał na złotych płytach Księgę Mormona, tak? Czekaj, przeczytam ci tu. Jest wprowadzenie do Księgi Mormona, samej Księgi Mormona. No. Księga Mormona, święty zapis starożytnych ludów kontynentu amerykańskiego. Została wyryta na arkuszach z metali. Cztery rodzaje metalowych płyt są wymienione w tekście. Płyty Nefiego składają się z mniejszych i większych płyt. Płyty Mormona, zawierające streszczenie kronik z większych płyt Nefiego. Aha. Płyty Etera, zawierające historię Jeredów. I mosiężne płyty zebrane przez rodzinę Lechiego w Jerozolimie 600 lat przed naszą erą. Zawierały one 5 ksiąg Mojżesza, kroniki Żydów od początku czasu. Zebrane płyty przez rodzinę Lechiego. No, dobra. No i te płyty dali aniołowi na przechowanie, tak? I potem on przyszedł do pana Moroniego, bo se go wybrał z jego Gdzie się zakopali bodajże, z tego co pamiętam. A anioł wykopał, tak? Nie, wykopał je Joseph Smith, ten założyciel, ale na polecenie. A, przyszedł anioł, wykop se. Tak. Aha, no dobra, to jakiś taki sens jest. A czemu ich z powrotem tam nie wsadził, albo nie ten? To gdzie tu sens jakiś? Tu logika? Masz nawet opis. W pobliżu wioski Manchester w hrabstwie Ontario, w stanie Nowy Jork. Mówię, usunąłem ziemię, pod tego. Głazu, bla, bla, bla. Działania rolnicze, wszystkie wyciągnął. I przepisał. Tak, bo on dostał nie tylko płyty, dostał jeszcze Urim i... I Tumim dostał, ale jaja. Dobra, no i rozumiem. Gość wyciąga płyty złote, po czym przepisuje je na papier, który, jak wiadomo, jest o wiele trwalszy od złotych płyt metalowych. No, po czym złote płyty wypieprza w kosmos. I w 1830 wydaje Księgę Mormona już. Na papierze zamiast... Tak, a płyty co mu przeszkadzały jeszcze raz? Nie pamiętam, one zostały zabrane z tego co pamiętam, bo już nie były potrzebne. Czyli siedziały pod ziemią przez tyle lat... Nie były potrzebne, tak? Tak. No ciekawe, jako dowód. Że przypomnę, różnica między Biblią a tym całą historią polega na tym, że manuskrypty oryginalne żaden anioł nie zabierał. Można je sobie iść i przeczytać. Sam widziałem oryginalne, więc to żaden problem nie jest. Siedzą w muzeach. Jest ich 5000 manuskryptów. Znowu cytuję. Gdy następnie przybył na posłaniec i zgodnie z zapowiedzią zażądał ich zwrotu, przekazałem mu je, a on je ma je w swojej pieczy aż do dnia dzisiejszego. Aha. I to było 2 maja 1838 roku. I jedna kopia tylko. Jedyna. No nie wiem, ile jest oryginalnych tych. No jedna, ta złota chyba. No te złote, no to jedna są. Ale tam jeszcze musi być gdzieś oryginał Józefa Smitha, prawda? Który tłumaczył to. Aha, jeszcze tłumaczył. Oh my goodness. Jak to tłumaczył? No bo tam to nie były po angielsku. A po jakiemu były? No część po jakimś aramejskim, część w jakichś językach ludów amerykańskich. A on znał? Część po egipskim. Tłumacz te języki? No nie, on dostał dar od Boga, żeby to przetłumaczyć. Aha, no dobrze, no więc nie wiem, jak dla mnie to jest wiarygodność jest mniej więcej taka jak bajki o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Jest jeden tekst na jakichś złotych płytach, których nikt nie wie, czy w ogóle takie coś ma jakikolwiek sens historycznie.
No i kopia oryginalna się w ogóle nie zachowała. W ogóle to nie jest oryginał. Na tych złotych płytach to i tak musiało być chyba przepisane. Czy to są oryginały według niego? Oryginały były, a. Oryginalnie pisali na złotych płytach, co zapisywali. No tutaj wiem, że było taki notesik, każdy miał złote płyty w tamtych czasach. Złote, miedziane, a miedziane i metalowe. A metalowe. To nie wiem, chyba od ważności. Dziwne to jakieś. Na metalowych płytach. No dobra, no i co? Oryginały wzięły, wyparowały, nie ma ich, nikt nie może nic sprawdzić. Jeden egzemplarz. No podczas kiedy tekstów starożytnych jest kopii dużo. Znaczy,